Doktor Józef Buzek. Cieszyniak pochodzący z tych Buzków, byśmy powiedzieli, również ewangelik, członek zasłużonej rodziny polskich narodowców. W okresie poprzedzającym wydarzenia przełomowe 1918 roku związane z endecją galicyjską, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, po I wojnie światowej jeden z twórców polskiej statystyki, poseł do parlamentu w Wiedniu. Dzięki niemu również te kontakty i ta sprawa cieszyńska była monitorowana wśród polityków galicyjskich, wśród konserwatystów, wśród endeków. I to właśnie Buzek nie pozwalał na to, żeby kwestia cieszyńska była spychana przez posłów galicyjskich na plan dalszy. I to właśnie Buzek również był tym, który przeforsował wśród polityków galicyjskich ideę stworzenia Śląskiej Sekcji Naczelnego Komitetu Narodowego, czyli po prostu stworzenia akcji legionowej również na Śląsku Cieszyńskim. Ze wspomnień Ludwika Krzywickiego. W lipcu 1918 roku Rada Regencyjna wydaje reskrypt o powołaniu Głównego Urzędu Statystycznego, pierwszej całkowicie polskiej instytucji państwowej. Józef Buzek był podówczas jedynym człowiekiem, który mógł podołać zadaniu podciągnięcia Urzędu Statystycznego do poziomu najlepszych wzorów europejskich. Był jedynym ze względu na obeznanie swoje z zadaniami i środkami statystyki administracyjnej. Uchodził za najwyższą powagę w sprawach urządzeń i potrzeb administracyjnych. Gdy wskrzeszam w pamięci czasy Rady Regencyjnej i pierwsze lata w Polsce Niepodległej, całą stanowczością ośmielam się twierdzić, że nikt wtedy nie podołałby tym uprzedzeniom, a właściwie nieuctwu, i nikt nie umiałby w tej mierze usunąć przeszkód, co dr Józef Buzek. Mówimy o osobie, która w sposób jednoznaczny wpływała również na działania polskiej konstytuanty. Jest jednym z projektodawców konstytucji państwa polskiego, w myśl oczywiście, której chciał on stworzyć wzór przenoszony z wzorca amerykańskiego, czyli taką ideę federacji. Zresztą sankcjonował to faktem, iż państwo polskie, które odbudowuje swoją formułę po okresie zaborów, jest mocno zróżnicowane, czyli zachowanie na wzór Federacji Amerykańskiej pewnych autonomicznych uprawnień w obrębie poszczególnych obszarów byłoby zasadne. Projekt ten, jak wiemy, nie został wykorzystany. Jeśli chodzi o kwestię cieszyńską, myślę, że najważniejszą rolę profesora Buzka należy określić w roli, jaką odegrał on w procesie tworzenia podstaw dla przyszłego województwa autonomicznego śląskiego. Tutaj przypomnę, że prace, które poprzedzały uchwałę Sejmu Ustawodawczego zawierającą statut organiczny województwa śląskiego, poprzedzały prace z jednej strony prowadzone pod egidą Konstantego Wolnego w strukturach oczywiście jeszcze administracyjnej Naczelnej Rady Ludowej, jak i właśnie prace Buzka. One były wypadkową potem, którą faktycznie przyjął już polski Sejm Ustawodawczy, określając warunki i zakres uprawnień autonomicznych przyszłego województwa. Co o tyle jest ciekawe, że właściwie nikt wtedy nie mógł przewidzieć, czy to województwo w ogóle powstanie, prawda, i co będzie wchodziło w skład terytorium tegoż województwa. Jest to przecież okres jeszcze walk pomiędzy stroną polską a niemiecką o obszar terytorialny. Na pewno ta rola profesora Buzka wydaje się tutaj najważniejszą, dlatego na pewno postać tę warto przywoływać jako jednego z wybitnych polskich prawników, którzy wpływali na ten proces budowania zrębów normatywnych państwowości Polski po odzyskaniu przez nie niepodległości.